Ja, widzowie, to miał być tak zwany kolejny dzień w biurze, a tu się okazało, że to jakiś my jest walka z bossem, a misja jest, nawet nie jest duża ani epicka, ta misja jest, no, ja nawet nie wiem jak ta misja się nazywa, ale mam cztery drewna na campfire'y i jest absolutnie przepotężna, więc co, widzowie, zapraszam, trzecia wyprawa, najciemniejszy loch, posłuchajmy dialogu, który nam mówi nasz ziomo. Na samym początku. The interminable stone halls are but an antechamber. The creature is vast beyond measure and must be battled from within. Step over the threshold and let the terrible truth worm its way into your mind. Fajno. No nie, wygląda to najlepiej. Są jakieś kurwa dziwne dźwięki. To chyba można trochę gierkę podgłośnić. Kapinkę. Dobra, no jak widzicie, ja mam cztery drewna na opały, plus kończą mi się postacie, które, no te postacie, które już tutaj były, one najczęściej nie chcą tu już wracać, więc to jest praktycznie przedostatni skład, który chce wrócić. Zostały mi cztery postacie. Jeżeli się tymi wypierdolę, to będę musiał farmić kolejne 20 godzin. Mam nadzieję, że czegoś takiego nie dojdzie. Misja, słuchajcie, jest na tyle długa, że nie będę wam pokazywał wszystkich walk. Po prostu przejdziemy się najzwyczajniej w świecie do bossa, bo prawdopodobnie ten run będzie trwał 1,5 godziny albo coś takiego. Więc nie będę robił 50-minutowego odcinka. Chociaż myślę, że jedną, dwie waleczki pokażemy, bo są tu jakieś nowe postacie, które wcześniej nie mieliśmy okazji spotkać. Ja albo się w sumie myliłem, bo czekałem na jakieś 4 walki i to na chuj mi tyle drewna na opał. Znaczy, okej, mapa jest gigantyczna, pokażę wam ją tutaj. To jest cała tego mapa, my musimy się udać na sam środek. Wiem, bo już oczywiście, że zobaczyłem. Widzowie, nie jestem w stanie poświęcać 100 godzin więcej w tą gierkę. Zobaczymy, jakie są tu jakieś nowe moby. I my jesteśmy, właściwie gdzie my kurwa jesteśmy. Wygląda to jak brzuch jakiegoś wielkiego kurwa bossa. To wygląda jak dupa. No ciekawe lokalizacje. Takie rzeczy w ogóle wziąłem, jakieś serum, pochodnie i tak dalej. A, zapominam, że tu trzeba dodawać oliwy do pochodni. Po prostu odpalać pochodnie, okej. Miąższowy ogar. To jest bosik, z którym miałem już styczność. Jest to tak zwany bosik łatwy. To są tak zwane boby na przecierę. Na rozgrzeweczkę. Misji, z tego co rozumiem, w tym miejscowości najciemniejszych loch są 4. To jest misja trzecia. Czwarta będzie ostatnią misją i ostatnim odcinkiem. Jeszcze śniącego by się przydało jeden raz pokonać. Śniący jest też takim bossem, którego można pokonywać ciągle i ciągle. Bo już o tym patrzyłem na to. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie jestem pewien w 100%, ale tak mi się wydaje. I z tego dostajemy wspomnienia, a za te wspomnienia dostajemy różne fajne rzeczy, które możemy wybudować, jak na przykład młyn i tak dalej, który daje nam różne fajne boosty. Natomiast no nie będę teraz już poświęcał masy czasu na to, żeby wybudować kurwa jakiś młyn w tej grze. Prawdopodobnie, chociaż może mi chęć kurwa przejścia tej gry na 100% większe niż rozsądek i może mnie odpierdolić. W sumie nie wiem. Szczególnie jakby się okazało, że po tym Darkest Dungeonie jesteśmy w stanie jeszcze grać. Mimo tego, że już skończymy grę, to gra nam pozwoli grać, to wtedy by było kurwa... Wtedy to pewnie bym... O, wszystko na 100%, wszystko wybudował w tej gierce. Ale w innym wypadku... O kurwa, to że z nim się miałem bić. To nie jest boss? A, bo ja myślałem, że to jest boss. I mówię tak, bo tu myślałem, że na tym środku, co wam pokazywałem mapę jeszcze raz, to jest właśnie się z tym bossem bijemy, a my przecież mamy tylko aktywować latarnię. Dobra, ale są to jednak nowe moby, z którymi nigdy ani razu nie miałem styczności, więc chciałbym by nie pokazać dla widza. Walimy ciosa, o kurwa. Wysiedlenie. Kto to robi? Przesuwa i okej, okay, i osłabia. Luźno, możemy to gówno ogłuszyć. Czy my chcemy to ogłuszyć? Nie wiem w sumie, co my chcemy. No możemy w sumie. Nie, możemy tak zrobić. Tak będzie chyba lepiej. Rozpierdolmy najpierw to małe gówno. O, odporność na zarazę, jeb.
No niestety. Trawienie. Ogłuszenie, zaraza, okej. Okay. Jebać. O, i cios tu. Pyk. Dobra, ta laska jest OP, pierwszy raz ją w ogóle walczę. A jest kurwa solidna. Kolejny jebany Superman. Pierdolę te postacie zajebane, co nagle odpierdolę i strzelałem z chłopie laserami z oczu. Kto to kurwa pisał tą grę? A to, że kamienny posąg, jak mu zniszczysz tarczę, to napierdala ci laserami z oczu, to się chyba nikt nie spodziewał. Ty, ale mocna jest ta postać, kurwa, co to jest za postać, ty? Potężny damage jakiś robi. A, aha. Dobra, rozumiem. W takim razie na jakim etapie stoimy. I rozjebać gigantyczną psystę. Jesus. No dobra. Kurwa, jakie obrażenia. Serum walne czy... A, przytankuje to 8 obrażeń jeszcze. Jebać. Dobra, odporność. No i co? I cios. Kurwa. Leczenie. O kurwa, za 18. Nice. Czy psychę mi zregenerowała gituwa? Teraz mi się przypomniało, jak widzę, że chłop napierdala laserami z oczu. Kiedyś była taka gra, w którą grałem i to był kurczak mała albo coś takiego, była taka gra. Zajebista była. Kurwa, trzeba ograć gierkę, to z 2006 roku albo coś takiego. Kurczak mały, z tego takiego filmu. Też film widziałem animowany taki, a nie pamiętam, co w nim chodziło. Chyba, że kosmici napadli ziemię i kurczak z nim walczył albo coś takiego. Ja bym sobie przypomniał te wszystkie kurwa reksie i tak dalej. Piękne gry dzieciństwa. Myślę, że trzeba taką serię jakiejś zrobić, wspominkową. Dobra, czy ty też się wyjebiesz? No niestety. Znaczy no wyjebiesz, tylko zaraz. Ile musisz poczekać. Żeby nikt dwa razy wpierdolę nie dostał. W kolejce. No ma pojebany damage. Okej. Okay. Z nim już się zmierzyłem kiedyś. Niestety oni mają takie pojebane te zarazy, trzeba je jak najszybciej rozdupsyć. Tycha to tam jebasz. O kurwa. Tak, to że on tam 5 psychy nakłada, to jest najmniej istotne. Trzeba ich rozkurwić. Jak najszybciej. Mam nadzieję, że ona ma jakiś taki zajebistą umiejętność ataku, że idzie do przodu sobie dzida. Chyba ma, ale nie wiem, czy to ustawiłem jej. Wiem, że na pewno to wykupowałem w sumie, tak. Przed tym jak tu wyruszałem. No nie ma niestety. O! Nie ten przycisk. No, jeden piksel. Błąd, na który nie możemy sobie następnym razem pozwolić, ale teraz możemy akurat, zajebiście. I pyk. No i git. Dobra, wszystko jest ustawione tak, jak powinno być teraz. W sumie może nie taki błąd. Jakbym ją dał do przodu, to nie wiem, czy by było dobrze. Ty też możesz walić z daleka. Fajnie, że ten chłop może z trzeciej pozycji nadupcać. Tutaj leczonko. Fajne, mamy dobry składzik. Naprawdę solidny skład mamy. Robi damage, leczy, trochę tankuje, robi damage. No i tamto taki support. Taki support, taki... Taki Kha'Zix na dżungli. O. Nie jest tanki, ale jak się gdzieś tam kurwa zaczai. Nie no, Kha'Zix to może nie, no taki Teemo na dżungli. Teemo na dżungli, co zarazy, kurwa, grzybków nawali i nastakuje ci zarazy i wypierdolisz się, bo wejdziesz 6 grzybków.
Coś takiego bardziej w sumie. No i dobra, bo my jesteśmy prawie przy końcu kurwa misji. Więc proponuję drewno na opał. Czemu nie? Zjeść sobie co ile idzie. Wychilować się żarciem i nałóżmy sobie różne takie fajne rzeczy jak celność plus unik dla niej. Celność plus krytyk. Obrony kontra wielkość plus celność kontra wielkość. Leczenie nie. Szansa na zwiat 20% nie. Tylko na siebie, obrony jeśli na pozycji pierwszej, a obrażeń jeśli nie na pozycji pierwszej i obrażeń jeśli na pozycji pierwszej. Git. Odpocznij. No i zajebiście. Idziemy w dół. Dobra, to jest bułka z masłem, bo ale to... Bułka z masłem jest tylko z tego względu, że po pierwsze mam kurwa mocny skład. Bardzo mocny skład. Ja nie wiem, to awanturniczka to jest pojebana z tym damage'em. To jest jakiś crazy damage po 40. Plus znam drogę. W GPS-o sobie wpisałem. Wiem, gdzie jest kurwa piekło. Okej. Templarius Sniper. Idofa, 22. Ja myślałem, że to będzie naprawdę. Spędzimy to z półtora godziny, a teraz widzę. Przechadzka po parku. Na razie, na razie. Okej. Okay. Ten tutaj nie dawał znowu. Gościa, który się śmieje i kompilacji, jak się wypierdala mi krzycze zaraz. Na razie jest gituwa, na razie jest w miarę łatwo. Ciągle za 9 git. Los. 20. Ile? Fuck, 11. Ogłuszenie. A możemy spróbować też. Męka. Dobra. O. Przechadzka po parku, nie? Przechadzka po parku to jest. Kurwa, no czemu nie trafiam? Że mam jakieś niskie tego. O kurwa, ty, jak nie traf... A widzisz, bo ten cios jest na... Ten cios jest kurewsko mocny, ale daje mi minus 40 obrażeń. Minus szybkość. Nie wiedziałem. Okej. Okay. O kurwa. No to było solidne uderzenie. Nie wiem, czy chyba tak zrobię. I on po prostu za 14. Hit i tutaj no... No kurwa! I tak ją pochwalałem, że wszystko trafia i wszystko jest git i giga damage. A mnie boli kręgosłup, kurwa. Jednak ćwiczenia dają. Kurwa, jak ćwiczę to mnie nic nie boli. Znaczy jak ćwiczę to narzekam, że mi bolą mięśnie, a jak nie ćwiczę to narzekam, że mi boli wszystko oprócz mięśni. Chyba się jednak opłaca ćwiczyć. Dobra i na dół. I tutaj powinna być figurka. Ja tu coś... Tu? Jesteśmy na miejscu? Chyba tak. No dobra. Ten sam bob co wcześniej. No to jest. Niski, kurwa, już się rozpraszam. Tak. Bawienie stakujemy, czy zwykły cios? Dobra, jeb z tego. Ile tam minus 20 obrażeń, ale... Kogo to interesuje? Zawsze możemy się wycofać i zrobić taktyczne przegrupowanie, bo mam 4 drewna na opały. Możemy się wyhealować. Wszystko możemy kurwa zrobić tak naprawdę w sumie. No a wyrok. Zawsze to 8 HP cios. Nie, no ale fakt, że mogę sobie pozwolić na błędy w tej lokalizacji pokazuje, jak łatwa jest ta lokalizacja, akurat ta konkretnie misja. Poprzednie dwie to były tak ciężkie, że tyle postaci wyjebałem. Dobra, zróbmy zwykły cios. Jak ja tak minus 20 obrażeń będę miał procent, to teraz będę 0 HP zadawał. Te pierwsze misje były bardzo, bardzo ciężkie, szczególnie, że nie wiedziałem, z czym to się je, nie wiedziałem, co robię, jakie postacie. Nie wiedziałem, które brać postacie, a teraz wiadomo, z czasem to doświadczenie zwiększę i kumam, co należy robić i mniej więcej jakie postacie należy brać, a których nie należy brać. Ciekawe,
Padaczka zaraz jest chujową postacią według mnie. Dlatego Darkest Dungeon ona. O kurwa. To? Poczekaj. To? I co tu się kurwa stało? Ja muszę tu wracać? Lokacja misji. Co do kurwy? Chłopca mi transporta zrobił. O kurde. Ale chujowa. Wiedziałem, że to coś za łatwo było, nie? Coś było za łatwo. Dobra, ale to będzie straszny nudy, jak ja będę ciągle tak teleportowany i będę tu kurwa 500 razy wracał i 300 walk wykonywał. Myślę, że z powrotem pokonamy tych ziomków tu. No i będę wracał i widzimy się. Pewnie zrobimy tak, że widzimy się po prostu na miejscu, jak wrócimy do lokalizacji misji. Ewentualnie, jeżeli spotkamy jakiegoś bossa i tak dalej, to oczywiście wam to pokażę. Kurwa, znowu teleport. No kurwa. Oj, oj, oj. Oj, to jest pojebane gówno, nie? Już było tak blisko, żebyśmy kurwa wyszli stąd. Taki nas nie ma. A zaraz taki nas nie będzie, ale żywych w tej lokalizacji. No niestety jest problem, bo mi się postać wyjebała, szkoda. No i mogę niby tymi trzema postaciami iść i walczyć dalej. Jak wygram, to będzie miodzio, ale jak nie wygram, to chujowa straszna. No, ma przed nami jeszcze jedna bitwa i z powrotem lokalizacja misji, więc myślę, że spróbujemy na trzech postaciach na najciemniejszym lochu i najtrudniejszym poziomie. O kurwa. No chyba, że mnie tepnie, no to GG. Tepło mnie. Wypierdalamy. Chyba, że... Nie, nie, nie. Nie, nie da rady. Ewakuacja. GG to jest. Niby dobrze stoimy, no ale... Tu jest też problem, że z tego co rozumiem, tym dłużej gramy, tym więcej te postacie, które teleportują, mają szansę na teleportowanie nas. To jest chyba największy problem. Każda spotkana postać więcej to jest... Tam chyba jakiś gościu mówił, że 7% więcej szans na to, że ona następnym razem nas przeteleportuje. A z drugiej strony jak się wycofam, to stracę postać. Przed nami trzy walki by były. No, trzy walki, ale to już z nas 5 razy tepło. No, szansa na to, że nas tepnie, to jest bardzo dużo z powrotem. Z drugiej strony 2 razy drewna na opał. Niby się kurwa trzymamy. Dobra, jeszcze spróbuję pójść. Zobaczymy jak tam dalej pójdą te walki. Dobra, nie da rady. Nie da rady, ewakuacja. Ucieczka nieudana, chujowa. Serum? Cofaj, pyk. No niestety musimy porzucić misję. No któryś... O, czekaj. A losowy bohater musi oddać swoje życie. Oby to była laska od leczenia albo ta hiena. Kto oddał życie? Laska chyba od leczenia? To tak. Tak, dobra, kit. No nic, nie udało się widzowie. Czas ich wyleczyć. I wrócić po raz kolejny do najciemniejszego lochu. Dobra, więc podejście drugie. Łamiemy bosika w pół. Niech moc kofeiny będzie z nami. Bosik? To nie jest bosik. Nie wiem, czy to się zalicza jako do bossów. Witam z powrotem. Kurwa, jestem debilem. Czemu nie zjadłem wcześniej prowiantu? Dobra, nie myślę jak nagrywam. No więc co? Sprawa wygląda dość w miarę prosto, no. Uderzamy gościa. Albo się bufujemy, to nam daje krytyki, to nam daje wszystko, bufujemy się. Żeby nas nie tepnęło i będzie zajebiście. Nie wiem, czy powinienem w to uderzyć, czy bezpośrednio w gościa. Spróbuję w to uderzać, kiedy mam tylko możliwość. Woda święcona i pyk tutaj, zajebiście, rozjebane. On sobie to przyzwie, ale tak widziałem na poradniku, że tak, no właśnie. Ale jedną turę zmarnuję. No i co, i tutaj walimy, pięknie, 21, git. Tylko żeby nie tepło znowu. Już teraz nawet przy tym runie z powrotem nie tepło, tragedia.
Buffik. W gościa walimy, czy tutaj, w tego? Nie wiem w sumie. Kurwa, chyba w gościa uderzam? Ciężko mi powiedzieć. W gościa. I 25. Dobra, jak ja tak będę uderzał, to jest... O kurwa, jakie tutaj bufiki. Młoda święcona i pyk. Za 7. Nie będzie. Wysiedlenie jest okej. Okay. Proszę. A co ja w ogóle mam tu zrobić? Aktywować latarnię. Co to jest jakieś latarnia? A, pewnie... Nie, to w sumie nie będzie ta latarnia. Nie widzę. Może z jego truchła będzie później latarnia. Proszę nie przesuwać. Dobra, zaraz może być tam, wyjebango. Dzioła lecznicze, możemy pyknąć i bitewne balada. Kupujemy cały czas. Ile kurwa wlezie, to się buffy z napsisko. I no i co, i cios. Dobra, leczenie, leczenie. Tutaj serum, no i cios, oby krytyk. Kurwa. Powrót do życia, healek. No to co, trzecia próba, czy kurwa, która to już tam? Widziałem Gimpera, który przeszedł to w 20 minut na raz, bez sięć. Miał już tu, tak, no około 8 godzinę, kurwa, pędzam. No nic, ale przynajmniej, o, ma tyle HP, co mu wtedy zostawiliśmy, to jest spoko. Nie wiem, czy szczerze nie bić go po prostu. Chyba zadajemy mu damage, cios. W ogóle tyle razy mnie wywaliło, jak widzicie, no trochę musiałem tu pochodzić. Bez teleportu i będzie kurwa cacy. Czy my nakładamy krwawienie? No niby w sumie można. Zajebiście. Okej, okay, healek. No co, no cios. 17, dobra, wreszcie mi się coś udaje. W tej gierce. Ja mam już niestety, kurwa, tych serów. Serum? Serów? Nie mam serów. Już mi głos siada, kurwa. No, ale jest szansa, że jakimś cudem zabijemy tą postać. I to nawet spora w sumie. Pyk. Jeszcze to by się przydało, żeby... E? O kurwa. Ale chujoza. Chyba leczenie... Nie, możemy wyrok walnąć. No, wyrok. Wyrok za 9. Zajebiście, że te krytyki siadają. No tak blisko, kurwa. Dawaj. Pięknie, i on teraz padnie, tylko żeby on nie miał tury. No i chuj. Bo ten się musimy przecież przeteleportuje. Oj, oj, oj. Oj, 2 HP, nie. Nie, tylko nie teleport. Proszę. Balada bitewna. Proszę. My jesteśmy. O kurwa, tam gdzie już byliśmy. Dobra, wracamy tam. Jo. O. O kurwa. Nie no, ja... A tu się wypierdolę tą postacią. Co mam z tym zrobić? A można tego, drewno na opał. Dobra, idziemy, kurwa. Ty, jaki wachlarz emocji. Ja jestem spocony, jednocześnie zestresowany. Już mi kurwa przeszło, bo idziemy z buta i tu nie ma bitw. Gdyż to oznacza, że nam się kurwa udało. Wiem, już naprawdę chciałem rozpierdolić komputer, jak się okazało, że to mnie teleportowało. Już miałem Alt F4 klikać. Koniec wreszcie? Po tylu kurwa godzinach? Wreszcie koniec, widzowie! Mamy to zwycięstwo.
A nie, jeszcze będzie bitwa z tym ziołem, bo zostało mu 2 HP, tylko mam nadzieję, że moja tura będzie. Nara. I co mam tu zrobić? Aktywuj portal. To musi być początek. Misja ukończona. I od się dupca. Brzuch bestii. No to nie było łatwe. To nie było łatwe. At last the twisted heart of the world is laid bare. For sword or supplication. O kurwa, jak czerwony księżyc. Została nam ostatnia misja? Nie wiem, ile misji nam zostało. Dobra, dobra, nie pierdol. O, została nam, z tego co rozumiem, ostatnia misja w najciemniejszym lochu, czyli epilog. I jeszcze na dodatek, jeszcze śpiący by się przydało pokonać. No więc puszczam wam tą ciemność, te dialogi, bo ukończyliśmy wszystkie 3 części. Once again, the stars are right, and the manor sits at the very epicenter of cosmic unrest. Cultists rally to their twisted idols, and great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices. Far below, life-laden shadows pulse to the unrelenting rhythm of a beating heart. The thing has no name, for it needs no language. Nevertheless, those who would submit to its word this will are rewarded in a fashion. The creature's blessings are as repulsive as they are robust. Twisted half-human monstrosities stalk the flesh-ridden halls, protecting their gestating god. The interminable stone holds are but an antechamber. The creature is vast beyond measure, and must be battled from within. Step over the threshold, and let the terrible truth worm its way into your mind. Okej, okay, to by było na tyle w pierwszym odcinku. Chciałem powiedzieć, że fakt, że Gimber to przeszedł 20 minut bez cięć, to jest kurwa jakiś żart jebany. I w ogóle to jebać w tą grę. To jest jakieś kurwa giga niesprawiedliwe, że ja mam 1% szans, że 2 razy mnie tepnie i 2 razy mnie tepa. To to lotka, jakbym tak wygrywał, to by było zajebiście. Więc nie wiem kurwa, jakie tu są szanse na to. No dobra, widzimy się w następnym odcinku Kurwa. No i sorry, że wpierdalam na tym odcinku. Widzimy się pewnie na farmie. Spróbujemy zabić śpiącego. A jeszcze przy okazji przecież tego cyrk nam został, no nie? Pomyślimy, zobaczymy, to będzie w następnym odcinku, na pewno będzie widzowie ciekawie. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciemno.